Dzień dobry Państwu, Iwona Górna, witam bardzo gorąco na moim kanale. Dzisiaj moim Państwa gościem jest Piotr Mróz, który interesuje się i zajmuje się starożytnymi cywilizacjami, interpretacją snów. Bada je dokładnie, żeby wiedzieć, jakie informacje przygotowała dla nas przestrzeń. Zajmuje się też właśnie przestrzenią, gęstościami, jak również oczywiście rozwojem duchowym. Z tych wszystkich informacji wyciąga wspólny mianownik, żeby też dzielić się tą swoją wiedzą, jak również samemu żyć szczęśliwie i świadomie. Cześć Piotrek! Cześć, cześć Iwono, witam Cię serdecznie, witam też wszystkich po drugiej stronie kamery. Piotruś, przedstaw nam się więcej, bo Twoja osoba jest naprawdę bardzo ciekawa, te Twoje zainteresowania są niezwykłe, Twoja wiedza, a wiem, bo słuchałam Twojego wykładu, czytałam Twoje opracowania, więc Twoja wiedza jest naprawdę przeogromna. I w wielu też momentach jest styczna z moimi zainteresowaniami, jakby chociażby czysne, czy starożytne cywilizacje, starożytny Egipt, to w jaki sposób ludzie kiedyś posługiwali się tą wiedzą, którą później zasłonięto i powiedziano, nazwano ją jako wiedza tajemna. Tak, dokładnie tak. I wszystko w sumie, czym się zajmuję, to jak najbardziej będzie i jest adekwatnym z tym, co ty się, Iwono, zajmujesz też, tak? Także jak najbardziej się to bardzo fajnie uzupełnia. A od ponad 20 lat właśnie zajmuję się starożytnymi cywilizacjami, Egiptem, ale i nie Egiptem też, bo i wiedzą Majów, i Sumerami, i Atlantydą, szeroko pojętą wiedzą, jak to się nazywa dzisiaj, piramidologią też, tym, jak działa przestrzeń, jak działają gęstości, głównie rozwojem duchowym. Też interpretuję i pracuję ze snami wiele już lat. Też zajmuję się, znaczy obecnie to już trochę mniej, ale wcześniej zajmowałem się też podróżami pozasennymi i obecnie dzisiaj pracuję w Fundacji Mądrość Narodów. Też mam styczność czasami z wydawnictwem Nieznany Świat. Obecnie prowadzę grupę na Facebooku i tam prowadzę swoje wykłady i różne warsztaty. Prawda, drodzy Państwo, że bardzo szeroki zakres i jakże interesujący. Dzisiaj z Piotkiem porozmawiamy o przestrzeniach i gęstościach. W jaki sposób możemy te informacje przenieść na własny użytek do tego, żeby żyć świadomie? Proszę, Piotruś, powiedz nam bliżej, przedstaw ten temat, żebyśmy wiedzieli, co to są te przestrzenie i gęstości. Na razie to tak brzmi zagadkowo, ale z pewnością zaraz się wszystkim tutaj Państwu rozjaśni. Dobrze, nie ma problemu. Generalnie popatrzcie, że wszyscy żyjemy w przestrzeni i to na razie to, co powiedziałem, to nie jest jakieś wielkie odkrycie na skalę Ameryki, ale jest to stwierdzenie generalnie bardzo ogólne i wymagające sprecyzowania. Zobaczcie, że też w zależności z jakiej branży się wywodzimy, tak będziemy mniej więcej ją opisać. Mam to na myśli, że jak na przykład fizyk opisze ją inaczej, osoba bardziej duchowna opisze ją inaczej i tak dalej. Ale czy to będzie adekwatne, tak? To tak samo jakbyś mi, Iwonko, dała okulary, które będą miały pryzmat widzenia czarno-biały i puściłabyś mi jakiś kolorowy film, z którego kazałabyś mi potem wymienić wszystkie kolory, jak widzę. Mniej więcej tak to będzie wyglądało, tak? A tutaj, żeby zrozumieć coś takiego jak przestrzeń, co jest naprawdę bardzo szerokim tematem, trzeba ubrać okulary, które będą miały perspektywę widzenia praktycznie we wszystkich kolorach. Także żeby zrozumieć przestrzeń, trzeba też połączyć niektóre branże ze sobą i wyciągnąć wnioski, tak? I tutaj zacznę od czegoś takiego, że duża rzesza ludzi, naukowców i nie tylko naukowców, bo ludzi, którzy zajmują się rozwojem duchowym, zgadzają się z tym, że przestrzeń jest wypełniona eterem, energią, czarną energią, jak to niektórzy nazywają, tak, ciemną materią, tak, ale generalnie jest eter, do którego do końca nie rozumiemy. I ta energia wypełnia generalnie całą przestrzeń. Przestrzeń jest zbudowana z gęstości, z różnych gęstości. I my, jako ty, ja, każdy z nas, jest uczestnikiem tej gęstości. Funkcjonujemy akurat w trzech gęstościach, jakie znamy. Te takie najbardziej podstawowe. Już mówię, co to są za gęstości. To jest świadomość, podświadomość i nadświadomość. Świadomość to jest generalnie to, co w tej chwili widzimy, oglądamy i odczuwamy, ta taka fizyczność jakby, tak?
Czyli świadomie mogę teraz podnieść kubek z wodą, napić się i na jawie go doświadczyłem na podstawie tej gęstości, tej świadomości. Podświadomość będzie to sfera snów, czyli generalnie idziemy spać, śnimy, to jest ta cała podświadomość. I nadświadomość to będzie wszystko związane z tymi wyższymi, głębszymi stanami, czyli afirmacje, wizualizacje, medytacje. To jest generalnie cała ta gęstość, gdzie my się udajemy do tego wyższego stanu, tak, aby właśnie medytować czy nawiązać kontakty z różnymi energiami. Ok, i teraz tak, aby zrozumieć i określić i przede wszystkim poczuć całą przestrzeń i jej gęstości, w której się znajdują, potrzebne są dodatkowe czynniki, aby określić, aby ją zrozumieć, tą całą przestrzeń. I te czynniki, nie wystarczy tylko określić ją czynnikami fizycznej percepcji, że tak powiem, czyli słuch, węch, wzrok, dotyk, tylko jeszcze trzeba tutaj dodać potrzebne dodatkowe czynniki pozazmysłowe, które pomogą określić tą przestrzeń, czyli na przykład intuicja, na przykład psi. I tak pokrótce to tylko wytłumaczę, na czym polega różnica między intuicją a tym psi, czy PSI, jak to niektórzy nazywają. Intuicja jest tutaj w świadomości, w tej gęstości, tutaj, tak, a PSI, to psi, jest w nadświadomości i w podświadomości. Czyli generalnie z tego wynika, że psi jest w stanach tych wyższych, tych głębszych niż jawa. Ale też PSI ociera się trochę o naszą świadomość, o tą jawę i wyczuwamy ją, będąc w pewnych właśnie tutaj wyższych stanach. Zaraz też powiem w ogóle, jak to do tego dochodzi. Natomiast na przykład intuicją można wyczuć, że jak jesteśmy na ulicy i na przykład o, zaraz spotkamy jakiegoś znajomego, tak? Czuję, że kogoś zaraz spotkamy, albo nie wiem, zaraz zadzwoni do mnie kolega, tak? I na przykład ten znajomy kolega do mnie dzwoni. To jest ta intuicja, czyli intuicją po prostu wyczytujemy, ściągamy, tak, te informacje. Natomiast to PSI odczytujemy informacje w medytacjach, w kontaktach z innymi istotami, czy też w snach. I możemy się poprzez PSI na przykład komunikować z innymi gęstościami też. Czyli na przykład w podróżach pozasennych czy w głębokich medytacjach, jak mamy kontakt z wyższymi istotami, możemy komunikować się na zasadzie tego psi. I komunikacja ta będzie o wiele bardziej, że tak powiem, wyrafinowana niż zwykła telepatia. Bo zwykłą telepatią, czyli przesyłanie i odczytywanie informacji w myślach, będzie to generalnie za długo zajmowało, tak? No, jestem tutaj i teraz popatrz, no, jak jestem u ciebie, weź ten długopis i teraz napisz, tak? To jest tak, w formie telepatia. Liniowej. Trzeba wszystko wypowiedzieć. Tak, dokładnie tak. Natomiast PSI będzie bardziej wyrafinowane, to będzie bardziej coś złożone na zasadzie wysyłania sobie takich jakby impulsów. I teraz, gdzie każdy impuls będzie miał swoją dawkę informacji. Przekazanie danego takiego impulsu zajmuje dosłownie ułamek sekundy, dosłownie chwilę, ale w tym impulsie będzie upakowana cała jakaś informacja, nie wiem, cała książka do przekazania, albo cała na przykład, nie wiem, jakaś tam historia do opowiedzenia. Ty, Iwono, jak niedawno, jak słuchałem twojego wykładu na spotkaniu, to fajnie przedstawiłaś to, nie wiem, czy pamiętasz, z tym balonem, tak? Że to jest po prostu balon, który pęka i nagle wylewa się na nas cała gama informacji i to dosłownie w jednej chwili. Także tak, właśnie ten balon napełniony wodą, który powiedzmy, jak mamy na swoją głowę, przykujemy go, to mamy naraz tą całą wodę na sobie. Tak samo jeszcze to fajnym porównaniem jest, żeby tutaj Państwu pomóc zrozumieć, co to jest, taki właśnie ten impuls informacji, to jak na przykład zapytam Państwa, jakie były Państwa ostatnie wakacje. Więc Państwo już w tym momencie już wszystko wiecie, macie te informacje w sobie. Co robiliście, gdzie byliście, z kim byliście, jak się opaliliście, czy wam się udało popływać, czy było dużo parawanów na plaży i tak dalej, tak? Więc wy już Państwo to wiecie. Natomiast teraz, żeby właśnie w języku liniowym, a nawet gdybyście chcieli telepatycznie nam teraz to przekazać, no to by to zajęło trochę, bo byście musieli nam mówić słowo po słowie, przekazywać ten sposób, czy telepatyczny, czy też werbalny. Ale właśnie ten impuls informacyjny jest takim właśnie zrzutem informacji, że od razu całe informacje mamy odczytane w naszej głowie. Dokładnie tak.
Niektórzy jeszcze to nazywają, zwróciłem uwagę, jako takie tak zwane nieme dźwięki, że niby co słyszymy, ale nie do końca słyszymy. To tak jakby to nie był dźwięk, ale mimo tego słyszymy, tak? Także to są po prostu takie informacje, impulsy z informacjami. Także tymi impulsami się tam komunikujemy, tak? W nadświadomości i w podświadomości. Wystarczy tylko impuls i wiemy po prostu, o co chodzi. I popatrzcie, czy tak na przykład nie działają właśnie przekazy, tak? W przekazach na tej zasadzie po prostu, gdzie dostajesz impuls i błyskawicznie go jakby rozpakowujesz jak prezent i tam po prostu są te informacje. I wierzcie mi, Państwo, że to ma generalnie każdy z nas. Pewnie oczywiście jeden może mniej rozwinięte, to ma drugi bardziej, ale generalnie to ma każdy z nas, bo rodzimy się z tym, już to mamy w sobie, tak? I teraz taka ciekawostka. Rodzajem na przykład takich wyższych wibracji, tych impulsów, ale w naszej tutaj gęstości, czyli w świadomości, jest na przykład miłość. To jest bardzo potężna, fajna energia, która tak naprawdę, popatrzcie, że ona nie działa tylko na tutaj tej jednej gęstości, czyli na świadomości, ale jest też w nadświadomości i w podświadomości, czyli ta energia przenika przez wszystkie trzy gęstości, tak? I to jest fenomenalna rzecz. Popatrzcie teraz, że jeśli chodzi o tą miłość, to mimo tego, że nasz mózg wtedy wytwarza charakterystyczne hormony szczęścia, one tam się nazywają dopaminy, które odpowiadają za stan euforii i tak dalej, to anatomia pięknie wszystko to tłumaczy, okej. Nauka tłumaczy, że zakochany człowiek powoduje produkcję tej dopaminy, ale nie zawsze produkcja dopamina świadczy o tym, że dany człowiek jest zakochany. To też... Tak. Tak. I formy tak, nagrody teraz... też ona się wydzieli. Jeżeli otrzymujemy nagrodę albo sobie sami wyznaczamy coś jako nagrodę, to też dopamina się wydzieli. Tak, dokładnie tak. I nauka tłumaczy, że jak jesteśmy zakochani, to wtedy jest ta produkcja dopamin, ale nauka nie tłumaczy, jak one się w ogóle wypuszczają, co powoduje, że one w ogóle zostają wyprodukowane. To tak jak, nie wiem, mielibyśmy na przykład zagrodę z koniami i na przykład byłoby otwarcie furtki i konie by wybiegły. I nauka powie, o, konie wybiegły, bo była otwarta furtka. A ja zadam pytanie, przepraszam, ale co sprawiło, że ta furtka się otworzyła, tak? I na to pytanie nauka praktycznie nie umie odpowiedzieć, tylko widzi stan faktyczny, co się stało. Ale jak się to zadziało, że tak się zadziało, to nie umie tego wytłumaczyć, tak? I tutaj właśnie to, że miłość jest bardzo wysoką wibracją i tak naprawdę bardzo wysoką energią, która przenika przez wszystkie gęstości. To jest właśnie fenomenalna rzecz. Powiedziałbym nawet, że miłością można się komunikować i to czasem bez słów. Dlatego zakochane osoby często rozumieją się bez słów, ale nie tylko zakochane osoby. Tak? I to jest też fenomenalne i fajne. Bo jak się mówi, nadajesz na tych samych falach jak ja, tak? To jest właśnie to. I to dosłownie jest prawda. I tutaj taka ciekawostka, bo jak jesteśmy zakochani, to, że tak powiem, to co jest fajne, nie wiem, czy to też Państwo zauważyliście, ale tak naprawdę my nie kochamy tej osoby, tylko kochamy stan u siebie, gdzie jest do tej osoby. Tak. Czyli popatrzcie, że to jest fajny dowód na to, że tak naprawdę miłość jest w nas i wokół nas, tak jak jest to zapisane w różnych księgach i to bardzo ciekawe. Tak, także jest, miłość jest dosłownie w nas i wokół nas i my po prostu lubimy ten stan, tak? Który się wytwarza, jak jesteśmy przy kimś, tak? Także to jest po prostu tak, że miłość jest w nas. Tak samo jak na przykład tak naprawdę jest miłość albo jej brak. Tak jak jest na przykład przestrzeń posiada światło albo brak światła. Nie ma czegoś takiego jak mrok. Nie ma mroku, jest światło albo brak światła. Jest dobro albo brak dobra, tak? I to są słowa, nie wiem czy wiecie, Alberta Einsteina. I to naprawdę. Także ja myślę, że on sporo jeszcze wiedział, nie tylko o fizyce i astrofizyce, ale też tłumaczył, i to nawet nie wiem, czy sobie zdawał, ale tłumaczył też wiele rzeczy z perspektywy wiedzy duchowej. I teraz miłość to są wysokie wibracje, które przenikają przez różne gęstości, to jest to, co mówiłem wcześniej, i dlatego ją czujemy tu na jawie, i dlatego ją czujemy w snach, i dlatego ją czujemy w medytacjach. Także, czyli czujemy
generalnie miłość w świadomości, w podświadomości i w nadświadomości. Tutaj teraz powiem taką ciekawostkę, bo teraz tak, pewne rzeczy będą też działały, one będą wymagały działania w innej gęstości, aby mogły się tam zrobić, zrealizować i potem wrócić skąd przyszły. Czyli wsadzasz na przykład ciasto do pieca, bo ono się tam zrobi. Będzie działała też jakaś tam siła ciepła i potem wyjmujesz i masz gotowy produkt finalny. I popatrzmy teraz tak, weźmy na przykład takie myśli. Myśl jest energią też, tak? One będą działać tak samo. Przenikają przez wszystkie gęstości, świadomość, podświadomość i podświadomość, tak? Każdy z nas produkuje myśli. Myśl jest energią, czyli produkujemy energię, tak? I teraz tak, tylko że myśl wyprodukowana tutaj przez nas, w tej gęstości, czyli w świadomości, ona, że tak powiem, nie będzie mogła się w pewnym sensie zrealizować, nie będzie mogła się utworzyć, nie będzie mogła się po prostu zrealizować, nie będzie miała na to warunków. I teraz powiem, o co mi chodzi. To tak jakby zrobiła ciasto, postawiła je na stole i czekała, aby się zrobiło. No. Ja przepraszam, wejdę Ci w słówko, bo teraz, drodzy Państwo, to, co właśnie Piotrek mówił, jest bardzo ważne i przyłóżcie sobie teraz to na to, jak kreujecie swoje życie, w jaki sposób chcecie, żeby Wasze cele się manifestowały. To jest bardzo ważne. I oczywiście nie ma przypadków. Tutaj przykład związany z ciastem, dlatego że ja dzisiaj robię tort do mojej mamy. Wczoraj zostawiłam właśnie biszkopt do pieczenia. Już jest gotowy, dzisiaj będę robić masy. Więc nie ma przypadków. Ale teraz zmieniamy się w słuch i słuchamy uważnie, jak zrobić, żeby to ciasto wyszło gotowe. Żeby faktycznie to, co rzucimy, te nasze myśli, jak zasiejemy te intencje w postaci energii, wrzucimy to do piekarnika, żeby faktycznie wyjąć to ciasto gotowe, żeby to wróciło do nas, tak? Ale już w takiej postaci gotowej. Zamieniamy się w słuch. Chciałam to tak podkreślić, żeby to tak wysłuchać jak drukowane litery wielkie. Okay. Tak, dzięki i fajnie to wytłumaczyłaś. Dziękuję Ci bardzo. Tutaj po prostu chcę wytłumaczyć, jak działają myśli, jak one się materializują i jak one wracają do nas. Mniej więcej przeprowadzę nas przez ten proces i mam nadzieję, że to będzie bardzo delikatnie i zrozumiale. Ok. Także myśl wytworzona tutaj w naszej gęstości, ona raczej się nie zrobi, nie będzie umiała, nie będzie miała warunków do tego. To tak jakbyśmy weszli na plan, mamy plan budowy, nic nie ma, jest tylko pole i wchodzimy ze szkicem i mówimy, dobra, tutaj postawimy kiosk ruchu, tutaj postawimy kebaba, tak? I tyle. Robimy jakiś taki zakres, tak? No i co teraz z tym planem? Bo to jest na razie, że tak powiem, jest jakiś zalążek i co teraz z tym planem? Planem musi się zająć inżynier, jakaś maszyna albo coś, żeby mogła to zrealizować. I nie zrobi tego, nie mając odpowiednich narzędzi, warunków, tak, zasobów itp. itd. I teraz myśl tworzy się, jak będzie w odpowiednich warunkach, subtelniejszych po prostu, lżejszych niż gęstość, w której została wytworzona. A pójdzie, że tak powiem, ta myśl do samego szefa, do samego dyrektora absolutu źródła. Szef bierze ten plan i mówi, dobra, okej, analizuje go, dobra, to będzie tak wyglądało, chcę, żeby to tak wyglądało, a to ma tak wyglądać. Okej, podwija rękawy i zabiera się do pracy. Mniej więcej tak to wygląda, tak? I teraz na moment tylko lekko odbiję, że ja uważam, że oprócz eteru, który wypełnia całą przestrzeń, oprócz tej energii, kolejnym czynnikiem, jaki napędza cały wszechświat, to są właśnie myśli, które nie do końca rozumiemy, tak? Bo one są planem czegoś, częścią czegoś większego, wyższego, głębszego. Jakiejś gęstości, która robi za dodatkowy silnik napędzający ten cały wszechświat. I tak, tylko jeżeli myśli idą do tego szefa, to mniej więcej którędy? Musi być jakieś wejście, przejście, jakiś tunel, że tak powiem, gdzie te myśli po prostu idą do tego szefa, stoją w kolejce i szef się nimi zajmuje. I teraz, którędy mogłyby się przedostawać z gęstości do gęstości? Bo tworzymy je w tej gęstości, tak, w której obecnie egzystujemy, a muszą się jakoś przedostać tam, gdzie będą zrealizowane. Czy przez kontakt w ścianie, czy przez medytację, czy nasze myśli po prostu przedostają się na zasadzie energii, wślizgują się do innych
gęstości, tak? I teraz, co to za miejsca, tak? Gdzie się realizuje? I ja jestem tego zdania, ale tylko to jest moje osobiste zdanie. Co gdyby tymi miejscami się okazały na przykład czarne dziury, które mają za zadanie, że tak powiem, wciągać wszystko, każdy rodzaj energii, nawet czas zaginają, nawet wszystko, każdy rodzaj energii, wszystko one wciągają, tak? I popatrzcie, co się znajduje, że tak powiem, w centrum zawsze każdej galaktyki, czyli ten najważniejszy element. W każdym sercu galaktyki znajduje się zawsze czarna dziura. Zawsze to, co najważniejsze, ten najważniejszy element jest zawsze w środku. My mamy co w środku? Duszę, najważniejszy element. Ziemia, co ma najważniejszy element? Jądro, tak? Nasz Układ Słoneczny, jaki ma najważniejszy element? Słońce. Zawsze to, co jest najważniejsze, znajduje się w środku. Nawet popatrzcie, jak my budujemy zamek. Taki może mało adekwatny przykład, ale co robimy? Robimy mur. Tutaj są jakieś tam domki, wioski, a stricte zamek, to całe serce, znajduje się zawsze w środku. Zresztą tak samo wyglądała też Atlantyda i tak dalej, tak? Ale popatrzcie, że tak naprawdę ten najważniejszy element będzie zawsze w środku. Też na przykład z wiedzy Maja wam powiem, że oni mają takie określenie Hunabku. Hunabku oni określali jako serce świata, serce galaktyki. Mniej więcej tak to należy tłumaczyć. A więc oni już wtedy wiedzieli, że w centrum każdej galaktyki jest najważniejszy element. Czyli już wiedzieli o czarnych dziurach. Ileś tam tysięcy lat do tyłu, tak? Dodatkowo taką powiem ciekawostkę, nie wiem czy wiecie, ale na Uniwersytecie w Cambridge niedawno został dokonany takie odkrycie, przełom, że generalnie wywnioskowali z badań czarnych dziur, że one nie są tylko po to, aby wciągać, tylko również przedostaje się informacja w drugą stronę, czyli na zewnątrz. Czyli popatrzcie, że czarne dziury, generalnie one wciągają, ale dają też informacje z powrotem, tak? I generalnie co to za energie, co się z nimi dzieje dalej w naszej przestrzeni, tak? A może właśnie nasze wszystkie myśli, energie kierowane są automatycznie do czarnych dziur, bo tak jest to skonstruowane, do odpowiedniego miejsca, one się tam realizują i dopiero za tym, że tak powiem, horyzontem zdarzeń są tam segregowane i potem wracają tą samą drogą, skąd wyszły, do tej samej gęstości, skąd wyszły, do tej samej istoty, skąd wyszły i się realizują. Może tak właśnie działa prawo przyciągania, tak? No ciekawe. Czy no mamy to takie rozebrane na elementy pierwsze, właśnie jak działa to prawo przyciągania, w jaki sposób nasze myśli mogą się realizować? Bardzo ciekawe, bo właśnie tak lubię wiedzieć dokładnie do sedna, jak to funkcjonuje, więc zawsze dociekałam różnych zdarzeń w przyrodzie, właśnie też w fizyce kwantowej, w jaki sposób to działa. A tu pięknie wyjaśniłeś funkcjonowanie prawa przyciągania, czyli właściwie manifestacji naszych myśli. A czy mamy jakieś możliwości, żeby sprawić, żeby akurat to, co wysyłamy, nam się materializowało? Czy mamy na to jakiś wpływ, żeby to poszło do tej czarnej dziury, do tej przestrzeni i wróciło, oczywiście, żeby trafiło też na listę przede wszystkim, na listę, gdzie jest napisane wykonać? Wiesz co, to generalnie w skrócie to moim zdaniem jak najbardziej mamy wpływ. Moim zdaniem to by wyglądało tak, że wyobraźmy sobie, że jesteśmy w jakiejś fabryce i jest przed nami taśma, tak? I każdy kłada na tą taśmę tam jakieś swoje, wiesz, życzenia, prośby, po prostu myśli, wizualizacje czy afirmacje, tak? I taśma idzie do jakiegoś tam, powiedzmy, pojemnika, następuje tam, nie musimy tego widzieć, tak? Ale z drugiej strony wychodzi produkt finalny. Ma zmaterializowany na przykład po prostu już produkt finalny. Jak najbardziej mamy na to wpływ, jak najbardziej nasze wszystkie manifestacje, wizualizacje, afirmacje, one się materializują. Oczywiście niektóre będą trochę dłużej wymagały poleżenia na biurku u szefa, żeby nabrały trochę mocy. Oczywiście niektóre będą na przykład miały jeszcze tam dodatkowe aspekty, no bo afirmacją nie jest, że tak powiem, są afirmacje i afirmacje.
Przy niektórych widocznie szef musi posiedzieć trochę dłużej, a przy niektórych może powiedzieć, a dobra, ok, tutaj było w porządku, idzie to, tak? Wdrażamy to. Pamiętajmy na przykład przy tych wszystkich swoich prośbach, wizualizacjach, marzeniach, myślach, aby bardzo precyzować na przykład to, co chcemy. Tutaj tak rozpodam taki bardzo fajny przykład z życia wzięty. Iwonka już go na pewno znasz, słyszałaś ostatnio, ale to jest bardzo fajny, adekwatny przykład, że była pewna kobieta, ona mieszkała tam w bloku i ona chciała poznać męża, tak? Była sama, po prostu chciała poznać męża. No i zrobiła super wizualizację, że o proszę, chcę poznać męża. No to przestrzeń tam u góry pomyślała sobie, dobra, chcesz poznać męża, nie ma problemu, załatwię ci męża. Poznała męża, oczywiście, sprawdziło się to, tylko ona nie dodała, że ten mąż ma być wolny. Poznała dosłownie sąsiada naprzeciwko, który mieszkał, oczywiście, który był żonaty, no przestrzeń mówi, no chciałaś męża, był mężem, nie sprecyzowałaś, no to ci dałem, no to o co ci chodzi, tak? No przecież chyba wykonałem robotę, tak? No i ona na początku była złamana, a dopiero potem zrozumiała, że jednak trzeba precyzować swoje marzenia i wizualizacje, tak? Także fajnie na przykład, żeby dawać jak najwięcej szczegółów typu mężczyzna wolny i nie to, że wolny typu, że na przykład wolność się porusza, tylko żeby na przykład, mówię, im więcej szczegółów damy, tym moim zdaniem ten szef, całe źródło będzie umiało z tych szczegółów skonstruować konkretny, dobry produkt, tak? Ale to nazwałem produkt w ogóle. Ale wiecie, o co chodzi, tak? Bo jeżeli tak, ma być wizualizacja taka o, no to efekty będą o takie o. Tak, właśnie są dwie szkoły i te zależności, co sobie chcemy przyciągnąć, ale tutaj jeżeli chodzi o przyciąganie drugiej osoby, tak jak powiedziałeś, szczególnie osoby bardzo istotnej, czy właśnie czy męża, czy żony, to jest bardzo ważne, żeby wszystko spisać. I drodzy Państwo, jeżeli chcecie nie zrobić sobie krzywdy, mówię to do osób stanu wolnego, żeby dobrze spisać, jakiego chcecie przyciągnąć człowieka do swojego życia, to zapraszam do mnie, dlatego że mimo tego, że niektóre osoby już wiedziały, w jaki sposób pisać, jak ja sprawdzałam te wypisy, jak to zamówienie właściwie jest złożone, no to powiem Państwu, że fajne byłyby cyrki tego typu, jak Piotruś mówi, więc bardzo ważne jest, żeby było dokładnie, ale w niektórych sytuacjach z kolei lepiej chyba jest nie precyzować aż tak. Generalnie to są różne takie niuanse, natomiast zawsze nawet do tego konkretnego opisu, gdy mamy przyciągnąć tego partnera, partnerkę, męża, żonę, zawsze, drodzy Państwo, polecam dopisywać coś takiego, takie zdanie. Otwieram się na to lub na coś jeszcze lepszego. I wtedy dajemy furtkę do tego, żeby przyszło do nas to, czego nawet z naszego umysłu nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, jak może być cudowne dla nas. Tak, można jeszcze dodać na przykład coś takiego, ma to działać w imię miłości, w moim rozumieniu, tak? Tak, w moim rozumieniu, tak. Do dobra w moim rozumieniu, w bezpieczeństwie w moim rozumieniu i generalnie jeszcze raz w miłości w moim rozumieniu. To będzie naprawdę bardzo fajna. Piękne. I bezpieczne. Tak? Bezpieczne, tak. I otoczone miłością. Także no, to jest już moim zdaniem potęga. I teraz na przykład popatrzcie, kontynuując dalej tą myśl o myśli. Uważam, że tam, gdzie jest czarna dziura, tam generalnie jest życie, że w każdej galaktyce jest jakaś jego forma, która ma cząstkę stwórcy w sobie, tą duszę, tak? Która tworzy myśli, energię, paliwo dla wszechświata. I każda ma kontakt ze swoim, że tak powiem, szefem, tym źródłem, ta dusza, tak? Bo skoro źródło podzieliło się na części zwane duszami i rozesłało się po różnych gęstościach, to musi mieć z nimi kontakt. Bo bez sensu byłoby posyłać sondy, które by nie dawały informacji zwrotnej. Byłaby to w ogóle jakaś nielogiczna, dziwna sytuacja, więc dlatego uważam też w ten sposób, że dusze mają jak najbardziej kontakt ze swoim stwórcą, ze źródłem, na podstawie wibracji miłości. Tak? Czyli tak naprawdę czym jesteśmy? I to jest taka regułka, którą sam wymyśliłem, ona jest trochę długa, ale jesteśmy naczyniami wibrującymi z pewną częstotliwością, które mają tą własność, że mogą przyjąć cząstki czegoś z innej gęstości
i które są skonstruowane tak, aby mogły manifestować tutaj swoją energię, napędzając tym samym wszechświat. W skrócie. Bardzo ładny skrót i bardzo trafna, myślę, teoria, definicja. Także im więcej myśli, tym bardziej napędzamy cały wszechświat i dlatego uważam, że tym samym wszechświat się rozrasta. Bo też naukowcy z różnych nurtów debatują, czy on się kurczy, czy jest stały, czy się rozrasta. Ja myślę, że właśnie się rozrasta, tak? Bo sądzę, że ta siła Stwórcy tworzy coraz to nowsze gęstości, coraz to nowsze przestrzenie, bo co się będzie ograniczał? W końcu jest nieograniczony, tak? Dokładnie. Jakby stworzyła, nie wiem, jedno mieszkanie, to po jakimś czasie już byś była taka, wiesz... Trzeba więcej. Coś nowego. Nudzy się. No dokładnie. A źródło, które jest nieograniczone, tak, które ma nieograniczoną moc twórczą, będzie tworzyło cały czas. Bo będzie chciało poznawać cały czas, będzie chciało się rozwijać cały czas, będzie chciało tworzyć cały czas. I dlatego ja uważam, że wszechświat się cały czas rozszerza, że on tworzy tą energię, rozpycha. Tak? Zresztą to też mówił Sai Baba mniej więcej. Jak Państwo znacie, to bardzo polecam jego książki, bo on też mniej więcej to tłumaczy i bardzo fajnie łączy te dwa aspekty. Także z perspektywy fizyki Stwórca został wpakowany niestety do jakiegoś schematu, gdzie występują typowe składniki. Tutaj troszeczkę fizyki powiem, ale muszę ten zabieg zrobić, także wybaczcie. Z perspektywy fizyki są typowe takie składowe. To jest czas, przestrzeń i materia. I tymi składowymi, a są to ograniczone składowe, to są wszystko ograniczone składowe, fizycy chcą definiować Stwórcę, chcą określać Stwórcę. Więc patrzcie, jaki w ogóle... Jaka abstrakcja. Czymś, co jest ograniczone, oni chcą wytłumaczyć coś, co jest nieograniczone. Dlatego fizyka się cały czas kłóci z wiedzą duchową. Oni w pewnym sensie mają rację. Tutaj ich nie krytykuję, tylko musieliby bardziej zobaczyć to szerszą perspektywą. I ja postaram się teraz tą szerszą perspektywę dać. Bo tak nie powinno być i to jest w pewnym sensie błąd. Bo Stwórca nie jest ograniczony, tak? Ani przez czas, ani przez przestrzeń, ani przez materię. I teraz tak, próbuję zdefiniować coś nieograniczonego ograniczonymi wytycznymi, to w ogóle abstrakcja, tak? I teraz tak, bo gdyby Stwórca był ograniczony przez czas, przestrzeń i materię, nie byłby Stwórcą. Bo czas, przestrzeń i materia to jest to, co w fizyce się nazywa kontinuum, muszą istnieć nierozerwalnie, jednocześnie, muszą być zespajane. Nie mogą egzystować oddzielnie, bo popatrzcie, gdyby była materia, ale bez przestrzeni, to gdzie by się umieścił? Gdyby była materia, ale bez czasu, to kiedy by się umieścił? Gdyby była przestrzeń, ale bez materii, to co byś umieścił? Więc to jest wszystko powiązane. I teraz tak, popatrzcie, jak się zaczyna na przykład Biblia, gdzie jest napisane, na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Więc mamy tak, na początku mamy czas. Bóg stworzył niebo, mamy przestrzeń i ziemię, mamy materię. To jest to samo, tylko wytłumaczone bardziej językiem takim. Mm-hmm. Także popatrzcie, jak się to fajnie łączy, tak? To jest to, co mówiłem na początku, że aby zrozumieć pewne rzeczy, trzeba ubrać okulary, gdzie mamy pełne spektrum. Także dla mnie Biblia to jest, tam jest biologia, fizyka, astrofizyka, wiedza duchowa, geologia, wiedza o tym. I tak powinna ona być interpretowana, tak? I więc popatrzcie, że Stwórca stworzył oddzielnie czas, przestrzeń i materię, i połączył je razem, tworząc w ten sposób płaszczyznę do egzystencji, stworzył, nazwijmy to, warunki. Stwórca, który jest, stworzył te ograniczone składowe, które są ograniczone, tak? Moim zdaniem musi być na zewnątrz nich. Nie jest w tej gęstości, jest na zewnątrz nich. Bo jakby był w tej gęstości z tymi ograniczonymi składowymi, to sam siebie by się ograniczył. A skoro jest nieograniczony, to musi być na zewnątrz tej całej przestrzeni. I tak, koło mnie stoi komputer, tak?
Przykład. Byt, który stworzył ten komputer, nie jest nim, ani nie jest w nim w środku. Mhm. I teraz nie doświadcza go w pewnym sensie, a czy on go widzi, stwórca go widzi, ten komputer z boku, widzi jak on działa, że świecą się jakieś światełka, że mam ekran, że pokazują się różne działania, które ja klikam myszką, ok. Ale on go nie doświadcza w środku, wie, że tam jest prąd, płynie przez te wszystkie płyty główne i tak dalej, tak? Ale nie rozumie tego do końca w pewnym sensie, jak to działa, więc co robi? Musi się podzielić, posłać sąd do środka, do tej samej gęstości, żeby zobaczyć, jak to działa od środka, jak energie płyną w środku, jak procesor wytwarza dane, przetwarza je na geometryczne wzory, jak działa system binarny, jak to się pokazuje na ekranie. Musi, że tak powiem, wejść do tej przestrzeni, zniżyć się, że tak powiem brzydko, do tego poziomu, aby zobaczyć, jak to działa od środka. Bo od środka, wewnątrz tego komputera, będzie mógł ulepszać, rozwijać i będzie wiedział, jak te wszystkie kondensatory działają, jak to wszystko w ogóle się dzieje. I potem energię, jak już, że tak powiem, naczynie się zużyje, to energie wracają do niego z powrotem na zasadzie informacji zwrotnej. Także jesteśmy coś w stylu też, ja tutaj pokażę, pendrive'a. Szczepia się nas do pewnej gęstości, ładujemy do siebie informacje, pendrive się zużywa i pendrive wraca z powrotem do głównego komputera. Podczepia się, następuje kopiuj i wklej, pendrive jest wyczyszczony i gotowy do dalszej pracy, żeby pójść z powrotem. Mniej więcej wytłumaczyłem, jak działa reinkarnacja, tak? Mniej więcej tak to działa. Oczywiście tutaj można powiedzieć jeszcze dodatkowo, że jak to jest, że niektórzy pamiętają, a niektórzy nie. Nie wiem, czy wiecie, nasza pamięć jest w pewnym sensie działa na zasadzie pola elektromagnetycznego, a wiemy też na przykład, że dyski twarde działają na podobnych zasadach i czasami jak się formatuje je, czyli czyści, pewne dane zostają i to jest normalne. I tak samo działa nasza pamięć, identycznie. Czasami dlatego coś pamiętamy z tamtego wcielenia. Nie wyczyści się w pewnym sensie dysku do końca naszego astralnego, bo zawsze coś tam zostaje. I dlatego ludzie później, na przykład ja jak się rodzą, bo to przeważnie małe dzieci, ale nie tylko, bo małe jeszcze nie są przesiąknięte tymi tutaj sprawami dnia codziennego, one pamiętają. Mamo, a ja pamiętałam, jak tam latałam gdzieś tam, tak? To się wszystko zgadza. Także jak najbardziej polecam słuchać to, co nasze pociechy opowiadają. Typu przychodzą z dworu i mówią, mamo, dzisiaj się bawiłem w ogóle z krasnoludkiem w piaskownicy, a mamusia mówi, a to dobrze, okej, okay, w porządku, a teraz się umyj, tak? No, więcej informacji wypytajmy, bo niekiedy nasze dziecko naprawdę może powiedzieć takie informacje, że po prostu doznamy, o wow, tak? Jak chcesz coś dopowiedzieć, przepraszam, Iwonka, to śmiało. Obecnie na Ziemię przychodzą dzieci, które mają właśnie już mniej kasowaną pamięć. Tak, i to też nie jest przypadek, bo im bardziej się pamięta, tym bardziej jesteśmy wiele rzeczy w stanie szybciej zrozumieć, poznać, doświadczyć i przekazać ją na przykład dalej, tak? Tak, i to dobrze, żeby takie dziecko miało wtedy świadomych rodziców, którzy nie będą go tłamsić, mówiąc, że to jakieś twoje wymysły, jakieś derdy małe, co tam wygadujesz, jakieś krasnoludy, piaskownicy czy inne rzeczy, tylko właśnie słuchać, ale też umiejętnie pomóc też temu dziecku, bo czasami na przykład do mnie zgłaszają się ludzie, mówią, że dziecko ma 5 lat i ciągle rysuje jakieś sceny śmierci, gdzie jest postać powieszona i tak w kółko to samo rysuje, więc prawdopodobnie to jest obraz jego, jak zakończył któreś swoje wcielenie i to właśnie gdzieś przysiąkło razem z tym, żeby też tego się nie bało i to dziecko, to co przychodzi, to co zostało jeszcze niewykasowane i tak samo, żeby się nie bali rodzice. To są bardzo różne sytuacje. To jest z kolei jak nie tłamsić dziecka w jego rozwoju, żeby pozwalać mu na stanowienie o sobie, ale oczywiście nie możemy takiego bobaska puścić, żeby sobie tak stanowiło, więc to trzeba zrobić w sposób umiejętny, żeby i przypilnować to dziecko, zadbać o jego opiekę, o rozwój i też pozwolić mu być sobą, żeby nie zrastało poranione, no bo później, no właśnie są osoby dorosłe, które muszą się leczyć z różnych traum,
z dzieciństwa, jeszcze z traum pokoleniowych, urodzeniowych, programów i tak dalej, więc mając świadomych rodziców, będziemy świadome kolejne pokolenie, które będzie tworzyło szczęśliwy świat, więc to wszystko później zobaczymy w naszych przestrzeniach, w naszym świecie, jak zmienia się Ziemia na lepsze. Bo to tutaj generalnie przyszliśmy, aby doświadczać, ale żeby zmieniać właśnie ten świat dookoła nas na lepszy, na bardziej wibrujący miłością, na bardziej wibrujący zrozumieniem. No i to jest jak najbardziej piękne. I to jest właśnie to, co robi Stwórca, to główne źródło, absolut, jak to niektórzy nazywają, tak? Że po prostu dzieli się na części i wkomponowuje się w różne gęstości do naczyń, że tak brzydko powiem, i je doświadcza od środka. Zbiera informacje, wie, jak wszystko na przykład działa, poznaje to i przekazuje dalej do, że tak powiem, do głównego komputera. On się, popatrzcie, że absolut i źródło też się uczy. Ono uczy się na podstawie nas. My jesteśmy jego neuronami astralnymi, tak to bym powiedział, tak? On bada, doświadcza. Żeby na przykład doświadczyć szklankę z wodą, źródło musi posłać siebie, musi zniżyć się do tej gęstości, wejść w materializm, w tą fizyczność, aby móc zobaczyć, aby wziąć, tak? I posmakować. Tak to działa. Nie zrobi z tego tam, stamtąd skąd jest, bo to jest zupełnie inna przestrzeń, zupełnie inna gęstość. Ona jest za subtelna, za delikatna. Więc musi posyłać sondy. Tak jak to mówiłem wcześniej, tak? A jak te sondy mogą się przemieszczać właśnie poprzez medytację czy jakieś inne stany do tych innych gęstości, żeby tam móc doświadczać troszeczkę też innych wrażeń, innego życia, ale też innej perspektywy patrzenia na to swoje życie tutaj na Ziemi i żeby wykorzystać też te umiejętności do tego, żeby żyć jak najlepiej, tworzyć dobre życie. Dokładnie tak. Można jak najbardziej nawiązać kontakt ze źródłem, bo każdy, popatrzcie, że tak naprawdę jesteśmy jego częściami, pochodzimy od niego, nasza dusza, tak? Więc mamy bezpośredni kontakt z nim, z tym czymś, tak? Ze źródłem. Ja to nazywam źródłem, absolutem. Państwo na pewno wiedzą, o co chodzi. Możemy doświadczać źródła we wszystkich stanach, w jakie jesteśmy wyposażeni i tutaj przyszliśmy, czyli w świadomości, w podświadomości i w nadświadomości. W każdym tym stanie go doświadczamy i czujemy. I też, czy to jest na przykład medytacja, czy wyjście z ciała, czy sen, czy jawa, obojętnie w każdym stanie to doświadczamy. Tutaj powiem taką ciekawostkę, też wyjaśnię mniej więcej na czym polega OOB słynne, czyli wyjście z ciała. Bo też niektórzy też to tak troszeczkę interpretują może mało adekwatnie, nie mówiąc niepoprawnie, ale mało adekwatnie. Wyobraźcie sobie mieszkanie, w którym są trzy pokoje. Jeden pokój nazwijcie podświadomość, jest napisem podświadomość, drugi pokój ma na przykład podpis świadomość i trzeci pokój się nazywa nadświadomość i to tworzy was. I teraz tak. Wyjściem z ciała, wyjściem zupełnie od siebie, nie będzie wyjście z jednego pokoju, wejście do drugiego, czyli na przykład jak ze świadomości wchodzimy w nadświadomość, to jest to medytacja, tak? Zmieniamy po pokój. Jak wejdziemy na przykład ze świadomości do podświadomości, to wtedy sen, śnimy. To przejście, czy możemy tutaj zrobić różne kombinacje, bo możemy z nadświadomości w podświadomość, z nadświadomość, tak? Są różne kombinacje. Wyjście z ciała nie będzie na przykład wejście w głęboką medytację, bo my jesteśmy nadal w tym pokoju, jesteśmy w nadświadomości. Wyjście z ciała będzie wtedy, kiedy zupełnie opuścimy mieszkanie, kiedy wyjdziemy. To jest wyjście z ciała, nie zmiana pokoju. Wyjście zupełnie z mieszkania, bo doświadczamy innego stanu, doświadczamy tak zwanego czasu poza czasem, doświadczamy przestrzenności, wszystko jest przestrzenne. Widzimy, czujemy, smakujemy i doświadczamy wszystkiego, tak jakbyśmy nawet nie byli w trójwymiarze, tylko w czterowymiarowej przestrzeni. I możemy na przykład doświadczyć, nie wiem, siedząc sobie na krześle, patrzymy na
drzwi, które są na przykład 3 metry od nas i widzimy klamkę i my czujemy tą klamkę, wiemy jak ona się rusza, wiemy, możemy ją otworzyć. To jest mniej więcej taka przestrzeń, tak? Widzimy przestrzenie, widzimy przez materię. Doświadczamy naprawdę różnych duchowych aspektów. I powracając do tych trzech pokojów, o których mówiłem wcześniej, tak? W świadomości wyobraźcie sobie, że w tych trzech pokojach możemy nawet je podzielić na księgowość, kadry i produkcja. Wychodzi pani Hania z kadr, ma na przykład informację zanieść do podświadomości i pani Hania idzie do pokoju obok, mówi: dzień dobry Halinko, są takie informacje, papa nie Halinka bierze, aha, dobra, czyli śniący śnił o tym, dobrze, to jak się śniący obudzi, to ja mu powiem, to będzie pamiętał. Mniej więcej tak to działa, tak? Temat OBE to jest temat na oddzielny wywiad, jest niezwykle interesujący i tutaj też wiele kontrowersji wokół tego tematu się narobiło, więc to sobie zostawmy na inny temat. Teraz proszę jeszcze powiedz nam, jak poprzez twoje właśnie dociekania, w jaki sposób postrzegali świat starożytni, czyli te starożytne cywilizacje, czy starożytny Egipt, czy Majowie, czy też właśnie Atlanci, w jaki sposób oni potrafili sobie postrzegać świat i posługiwać się też tymi prawami i przemieszczać się w różnych przestrzeniach? I to jest właśnie też temat rzeka, bo zacznę od tego, że nasza tutaj cywilizacja, my obecnie się tutaj, gdzie się znajdujemy, my obecnie jesteśmy wpakowani bardzo w taką ciężką, ja bym to nazwał, fizyczność, gdzie musimy budować maszyny, bo to jest tak, musimy zbudować jakieś pudełko, dać odrzut rakietowy i żeby to pudełko mogło się ruszać. My nie współgramy z naturą, my robimy coś przeciw naturze, chcemy ją oszukać. Popatrz, jak działają samoloty, czy jak działają silniki spalinowe, czy wszystko sprowadza się do tego, że dajemy jakiś tam silnik, który ma to pchać, który walczy z naturą. Człowiek to, który jest, wiesz, okej, w pewnym sensie są opływowe te wszystkie samoloty i tak dalej, ale to jest mimo tego walka z naturą. Tam nie ma duchowości, tam jest paliwo, odrzut i to ma po prostu się pchać. Mm-hmm. Obojętnie, czy jest powietrze, czy tarcie, ma to się pchać, nie? I popatrzcie, czy na przykład w starożytnym Egipcie, czy na przykład z Wed hinduskich, oni mieli zupełnie inne podejście, zupełnie inną mentalność, zupełnie inne rozwiązania. Na przykład hinduskie wimany, jak działały. Tam było wykorzystywanie generalnie przestrzeni. Tam nie była paliwa. Tam było po prostu wykorzystywanie myśli, energii, przestrzeni, ewentualnie grawitacji, ewentualnie eteru, tej energii, ewentualnie tych jonów w powietrzu. To jest zupełnie inna mentalność, zupełnie inne nastawienie, zupełnie inne rozwiązania. Oni współgrali z naturą, widzieli i wiedzieli, jak ona działa. Tak? Piramidy, które stoją, których jest na naszym globie około 3000, 3,5 plus minus, tak? Jak na przykład byśmy wzięli siatkę energetyczną, stworzyli, no to zobaczymy, w jakich punktach były one stawiane. Zobaczymy też Atlantydę, zobaczymy też na przykład, jak to działało u Majów, tak? I wtedy zrozumiemy, jak oni się poruszali i czym się poruszali. Z Persji, przez Persję, gdzieś tam. Zresztą nie na darmo w Persji się mówiło latające dywany, czyli coś, na czym się siedzi i się lata. No, a co to jest, nie? Wimany wszystko, tak? Podałem tylko jeden z przykładów, jak oni mieli różne rozwiązania, że to wszystko współgrało z naturą. Używali merkab też, tak? Gdzie to było po prostu skondensowane różne kolory światła. Oni to wykorzystywali jako w pewnym sensie pojazdy, bo umieli się przetransportować. I tutaj, jeśli chodzi o transport, to nie mam na myśli, że sobie lecieli do sklepu ruchu po kebaba, tylko transportowali się już bardziej w inne gęstości, w inne przestrzenie. Latali, okej, co prawda dalej, mogli na inne planety, ale też przede wszystkim na inne, pomiędzy gęstościami się transportowali. Nie używam specjalnie tutaj słowa wymiary, tylko gęstości. Wymiar to jest coś, co ma wymiar. Można powiedzieć, że gęstość ma wymiar, tak?
ale sam wymiar z perspektywy tam matematyki czy fizyki to jest po prostu wymiar czegoś tam. Przestrzeń ma wymiary, wymiar. Gęstość ma wymiary, wymiar. My mamy wymiary, wymiar, tak? Wszystko jest skonstruowane, popatrzcie, z geometrii, z wymiarów, ale tam, w środku tej geometrii, abyśmy mogli się poruszać, działać i tak dalej, jest energia. I na tym na razie zatrzymamy ten wątek. Ja specjalnie zadałam to pytanie jako zajawka do kolejnego wywiadu z Piotrkiem, więc widzicie Państwo, temat rzeka i niezwykle interesujący, bo co później się działo, w jaki sposób powstały piramidy, tak? Jak budowali te piramidy, to nie jest tak, jak uczyli nas w szkołach, tylko to było inaczej się odbywało. Możemy też sobie porównać innego rodzaju budowy, które powstały na całym świecie, w jaki sposób dawne cywilizacje porozumiewały się ze sobą, jak posługiwali się energią, jak się przemieszczali i jak potrafili wykorzystać te wszystkie prawa, o których teraz to jest zapomniane. Zostało to specjalnie wymazane. Dlaczego? Przez kogo? Więc dużo pytań, na które mam nadzieję, że Piotrek zgodzi się odpowiedzieć w kolejnym wywiadzie. Piotr, jeszcze tak finalizując nasz temat główny, czyli temat przestrzeni i gęstości, jakbyś mógł tak jeszcze spuentować ten temat. Pamiętajcie, że tak naprawdę te wszystkie trzy gęstości główne, w których egzystujemy, czyli podświadomość, świadomość i nadświadomość, że to jest wszystko wokół nas, w nas przede wszystkim i mamy z tego, fajnie by było, żebyśmy z tego korzystali, bo popatrzcie, niektórzy uważają, że tylko adekwatna i jak najbardziej prawdziwa jest tylko jedna gęstość, czyli świadomość, że sny są nieważne, że nadświadomość jest nieważna i tak dalej. Ale jak wytłumaczą, że na przykład w podświadomości są sny prorocze, które wiernie są adekwatne do tego, co się dzieje w innej gęstości i vice versa w drugą stronę. Jak wytłumaczą rzeczy, które widzimy, czujemy, doświadczamy na przykład w nadświadomości, są adekwatne albo się dzieją w świadomości. Także zajmijmy się tymi trzema stanami, bo zostaliśmy wyposażeni w trzy stany, przypominam, a nie cały czas w jeden, gdzie możemy sobie wstać, umyć zęby rano, pójść do pracy, wracamy i to generalnie tyle, tak? Bo tak niektórzy robią, ale też żebyśmy się zainteresowali i zaczęli pracować z tymi pobocznymi stanami, bo one definiują nas. I o tym też będziemy rozmawiać. Też na temat interpretacji snów, w jaki sposób wykorzystać to w swoim życiu, jak odczytywać informacje, które do nas przychodzą z tych różnych przestrzeni. Więc o tym wszystkim jeszcze nam Piotrek opowie. Dziękuję Ci, Piotr, bardzo gorąco za to, że zechciałeś poświęcić swój czas, podzielić się swoją piękną, obszerną wiedzą. Ja wiem, że to jest tylko taki malusieńki, malusieńki wycinek z Twojej wiedzy, ale jestem Ci bardzo wdzięczna, że chciałeś właśnie nam to wszystko przekazać jako też taką zajawkę do poszukiwania, do własnego poszukiwania tego, jak funkcjonuje świat, po co tu jesteśmy, co mamy zrobić, żeby to nasze życie miało większy sens niż tylko wstanie rano, umycie zębów, popatrzenie wiadomości, co dzisiaj się wydarzyło i z takim nastawieniem przeniesionym właśnie z ekranu wyjście w świat do pracy, zajęcie się rodziną i dzień się kończy i jak taki żyć, kończymy życie, więc to nie o to chodzi. Państwo wiem, że jesteście świadomi, więc tak nie postępujecie. Dziękuję Ci, Piotruś, bardzo gorąco. Państwu ja również bardzo za uwagę. Bardzo Ci dziękuję, Iwonki, bardzo dziękuję wszystkim słuchaczom. Do następnego razu. Trzymajcie się ciepło i pozdrawiam.